Siema, z tej strony Jackie. Słuchajcie, Sony wysłało mi do testów 6 popularnych modeli ich mikrofonów, które w ramach współpracy z Sony Polska dzisiaj przetestuję, pokażę Wam, jakie mają feature i przede wszystkim, jak brzmi nagrywany z nich dźwięk. A pierwszy test macie już w tym momencie ze względu na to, że dźwięk, który słyszycie w tym momencie, jest nagrywany na mikrofon, który nazywa się ECM-G1. Jest to najmniejszy, najbardziej kompaktowy mikrofon tak naprawdę typu shotgun, którego używałem w moim życiu. A miałem ich już kilka i zdecydowanie jest to najłatwiejszy mikrofon do vlogowania, głównie ze względu na to, że po prostu wpinamy go w gorącą stopkę naszego aparatu, jeżeli mamy interfejs MI, czyli Multi Interface SHU. Jeżeli mamy taką możliwość, to trzeba też sprawdzić listę kompatybilnych urządzeń i już. Nie mamy tak naprawdę nawet możliwości, żeby zmieniać moc nagrywania dźwięku w aparacie. Żeby taką możliwość mieć, to musimy podłączyć go przez kabel analogowo, tak jak jest to w standardowych urządzeniach typu mikrofony tego typu. Whatever. Ciekawe w budowie mikrofonów Sony jest to, że mamy dodatkowy mechanizm, który pozwala nam zablokować mikrofon na gorącej stopce, żeby nie wyleciał lub nie wypiął nam się w niepożądany sposób, oraz antywibracyjna konstrukcja, która ma za zadanie tłumić wibracje i lekkie uderzenia, które powstają, gdy używamy aparatu w ruchu. I obydwie funkcjonalności znajdziemy w modelach ECM-G1, który przed chwilą testowałem, B10, którym nagrywam w tym momencie ten dźwięk z OFU, B1M i M1, które omówię w dalszej części tego filmu. I ten konkretny mikrofon ma charakterystykę super kardioidalną, więc najlepiej będzie łapał to, co jest na wprost niego, a wszystko, co jest z tyłu, powinno być tłumione i też jest tłumione ze względu na to, że przed chwilą nawet odsłuchałem sobie to nagranie, które przed chwilą nagrałem. Te samochody ja słyszałem zdecydowanie głośniej niż to, jak były one słyszane w nagraniu bezpośrednio, więc nie tłumi to na 100%, nie tak zaawansowanie jak inne modele, które Wam pokażę jeszcze za chwilę, natomiast jest to zdecydowanie ciszej niż to, co jest przed mikrofonem nagrywane. Test mikrofonu numer 2 jest to ECM-B10, no tutaj już jest zdecydowanie wyższa półka, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, przynajmniej z tego, co ja testowałem sobie wcześniej te mikrofony. Według Sony jest to mikrofon, który jest do bardziej zaawansowanych vlogów. Osobiście dorzuciłbym jeszcze, że jest to dla osób, które wkraczają, czy już weszły w świat tworzenia wideo komercyjnie i szukają po prostu lepszej jakości dźwięku do reportaży, dokumentów, czy na przykład też na koncerty, ze względu na listę feature'ów, które w tym mikrofonie są zawarte. Z tyłu tego mikrofonu znajdziemy całą masę suwaków, którymi możemy m.in. ustawić, czy chcemy włączyć nagrywanie dźwięku cyfrowo, lepszej jakości, bez zakłóceń, czy analogowo, z którego kierunku, a więc w jakiej charakterystyce chcemy nagrywać dźwięk. Poziom tłumienia zakłóceń mamy 3, mamy NC, LC. LC odpowiada za niższe częstotliwości, które generuje na przykład lodówka, wiatrak czy klimatyzacja, i OFF, gdzie możemy po prostu to wyłączyć. Głośność nagrywania dźwięku 0 to standard, a minus 10 czy minus 20 dB jest, jak nagrywamy w głośnych warunkach, na przykład koncerty, pokrętło do precyzyjnego ustawienia głośności i czy chcemy, żeby mikrofon automatycznie ustawił siłę zbierania dźwięku, czy chcemy to dopasować w aparacie manualnie. I z boku znajdziemy jeszcze wejście na micro USB do wgrywania aktualizacji mikrofonu. Nie jest potrzebne zasilanie ze względu na to, że jest on zasilany z aparatu przez interfejs MI. Na górze tego mikrofonu mamy też 4 kapsuły, które odpowiadają za zbieranie dźwięku i dzięki temu, że są 4, to możemy też nagrywać w 3 różnych charakterystykach, dzięki czemu tak jakbyśmy mieli 3 mikrofony w jednym. I w tym momencie mam charakterystykę super kierunkową i gdy mówię na wprost, brzmi to w ten sposób, a w momencie, gdy pójdę sobie dookoła i jestem teraz na wprost boku, to brzmi to w ten sposób. Jak jestem z tyłu mikrofonu, brzmi to mniej więcej tak, i jak idę dalej do kolejnego boku, to dźwięk brzmi w następujący sposób, aż do momentu, aż wrócę na wprost, gdzie dźwięk powinien być najlepszy. To wydaje mi się jest ustawienie, które najbardziej się nadaje właśnie do vlogowania, czy do no, po prostu zbierania dźwięku tego, co jest na wprost. Test numer 2, teraz mamy charakterystykę kierunkową, która zdecydowanie lepiej powinna zbierać dźwięk jeszcze po bokach, a tłumić powinna dźwięk już jak jesteśmy za mikrofonem. Tak brzmiało to przed chwilą, a teraz jestem z boku i wracam z powrotem do przodu. Idąc tak dookoła jestem mniej więcej w takiej samej odległości. To jest 11 mm, 16 mm, ale jestem około metra tak naprawdę od aparatu, czy też od mikrofonu bezpośrednio. Tak wyglądała charakterystyka kierunkowa, a teraz czas na charakterystykę wielokierunkową, dzięki czemu niezależnie od tego, z którego miejsca będę mówił, to dźwięk powinien być nagrywany tak samo dobrze. Teraz jestem bezpośrednio za mikrofonem i idę dalej w kierunku boku.
kuczku i idę jeszcze kawałeczek, aż będę bezpośrednio z przodu z powrotem. Tak brzmią trzy charakterystyki tego mikrofonu. Przy tym mikrofonie, a więc przy modelu ECM-B1M, pójdzie już zdecydowanie szybciej ze względu na to, że nie będę Wam opowiadał o wszystkich feature'ach, bo jest on niemalże identyczny jak model B10, o którym mówiliśmy przed momentem. Wygląda niemalże identycznie, z jedną małą, ale dość istotną różnicą, że tych kapsuł nie mamy 4, a mamy ich aż 8. A co za tym idzie, ta jakość dźwięku powinna być jeszcze lepsza. W tym momencie mamy ustawienie charakterystyki superkierunkowej, więc to, co jest na wprost, będzie najlepiej zbierane, a idąc do boku będzie to słyszane w ten sposób. Tak jest za mikrofonem, tak jest do boku i trochę się nachodzę w tym odcinku ze względu na to, że tych mikrofonów jeszcze mamy 3. Zaraz Wam opowiem jeszcze o ustawieniach, jak będziemy testować wielokierunkową, ze względu na to, że niezależnie od tego, kierunkowo słyszeli, co mam Wam do powiedzenia, to była charakterystyka kierunkowa. Z tego, co słyszałem, to nie słyszeliście mnie w momencie, kiedy mówiłem za mikrofonem i w sumie słusznie, ze względu na to, że on miał zbierać to, co było z przodu, czyli samochody jadące, ale teraz mamy wielokierunkową charakterystykę, więc nawet jak jestem z boku, czy w tym momencie z tyłu, to i tak powinniście mnie słyszeć. Jeżeli chodzi o ustawienia, to mam ustawienie cyfrowe, wielokierunkowość. Jeżeli chodzi o filtry tłumienia hałasów czy niepożądanych dźwięków, to mam ustawione NC, ATT mam na 0, to jest ta wartość, która powinna być na takie standardowe nagrywanie, a w momencie, gdy faktycznie mamy koncert, czy wesele, czy kapelę, czy coś po prostu głośniejszego, czy fajerwerki, to wtedy możemy ustawiać to na minus 10 czy minus 20 dB, tak żeby po prostu uniknąć przesterów. Dlatego też mówiłem wcześniej, że ECM-B10 świetnie nada się do reportaży, dokumentów czy koncertów właśnie. I tak samo będzie w tym przypadku, z tym, że no, ta jakość jest troszeczkę lepsza niż to, co możemy zauważyć w ECM-B10. To, co możemy usłyszeć, a nie zauważyć. I jeszcze dwa ustawienia, o których nie wspomniałem przed chwilą. Jeżeli chodzi o auto czy manual, to ustawienie mam automatyczne ze względu na to, że jest to po prostu mega wygodne, że podłączam go do aparatu i już nie muszę się martwić, nie muszę też na aparacie nic zmieniać, co też dla mnie było dosyć często problemem ze względu na to, że inne miałem ustawienia dla mikrofonów typu odbiornik i nadajnik, a inne dla shotguna. Nie mówię teraz w przypadku tych soniaków, tylko w przypadku mikrofonów, które wcześniej używałem, a to, że możemy je podpiąć i nie musimy się martwić o ustawienie mocy dźwięku, jest bardzo wygodne, więc tu mam na zero na pokrętle i automatyczny audio level. Zrobimy sobie małą zmianę scenerii teraz ze względu na to, że wczoraj, gdy nagrywałem, to miałem źle ustawiony nadajnik, który trzymam w tym momencie w ręce, na którym jest mikrofon, do którego mówię. Miałem go źle ustawiony ze względu na to, że moc zbierania dźwięku dałem na ATT na zero. W momencie, gdy z racji tego, że trzymam mikrofon dosyć blisko ust, powinienem był go ustawić na minus 10 dB, tak żeby ten dźwięk był czysty i wyszedł z przesterami. A dzisiaj pada deszcz, więc już nie mogę nagrywać na dworze. Teoretycznie mogę, teoretycznie mógłbym, nawet ze względu na to, że ten sprzęt i nadajnik i odbiornik są w jakimś stopniu pogodoodporne. Pogodo na zasadzie takiej, że zachlapania typu deszcz nie powinny być dla nich straszne. Niemniej jednak to nie jest mój sprzęt, więc nie będę ryzykował z nim w ten sposób. Tym bardziej, że głównie zależy mi na tym, żeby przetestować jakość dźwięku i, jak możecie też zobaczyć, to jak radzi sobie nadajnik w momencie, gdy są jakieś przeszkody na drodze do odbiornika. Odbiornika, który jest też zamocowany na Hot Shoe w moim A6700, też bez żadnych dodatkowych kabli, tylko jest wpinany do interfejsu Mi i dźwięk jest cyfrowo przesyłany, tak żeby ta strata jakości była jak najmniejsza. Nadajnik zestawu ECM-W2BT ma wejście micro USB do aktualizacji i do ładowania, a wewnętrzna bateria powinna zasilać urządzenie do 9 godzin. Włącznik, wyłącznik do zasilania i ATT do ustalenia głośności, żeby uniknąć przesterów, tak jak ja zrobiłem to dzień wcześniej. Dwie diody, które wskazują połączenie i zasilanie lub ich brak, oraz mikrofon i wejście na dodatkowy mikrofon zewnętrzny. Nadajnik możemy podpiąć za pomocą klipsa na dole, który można wpiąć w podstawkę, a ona może nam posłużyć do podwyższenia, jak chcemy umieścić mikrofon na stole i nagrać większą ilość osób, lub do łatwiejszego transportu nadajnika i odbiornika. Na odbiorniku natomiast znajdziemy wejście na kabel micro USB do aktualizacji i ładowania, wejście na kabel 3,5 mm, jeżeli chcielibyśmy go podłączyć przez gniazdko mikrofonowe do aparatu, dwie diody, takie jak na nadajniku, a z drugiej strony jest suwak do wyłączenia odbiornika lub ustalenia, czy dźwięk ma być rejestrowany analogowo przez kabel, czy cyfrowo przez złącze Mi, to jest opcja, z której ja korzystam, i jeszcze jeden suwak, który od razu możemy sobie przetestować. Tak brzmi dźwięk, który jest nagrywany bezpośrednio na nadajnik. Natomiast to, co jest bardzo ciekawą funkcjonalnością tego zestawu, to jest to, że mikrofon mamy też na
odbiorniku. Tak brzmi dźwięk nagrywany na nadajnik, ale jak go sobie odstawię i podejdę do odbiornika, to mnie nie słyszycie do momentu, aż włączę, że dźwięk ma być nagrywany z odbiornika, bo na odbiorniku też jest mikrofon, natomiast nie z tej strony, tylko z tyłu. I tutaj mówiąc, będąc za aparatem, też mogę coś dopowiedzieć, ale teraz mam włączoną opcję, że nagrywa tylko odbiornik, a więc to, co mogę mówić do nadajnika, w ogóle nie będzie słyszane. Żeby włączyć mikrofon, który jest w nadajniku, przełączam się na opcję mix i w ten sposób możemy robić wywiad, ze względu na to, że osoba, która jest przed aparatem, możemy mówić i ona tutaj zbiera dźwięk. I druga osoba, która będzie za aparatem, może dodać swój komentarz, czy może coś dopowiedzieć od siebie. Wczoraj, jak testowałem ten mikrofon na dworze, to testowałem też jego zasięg i co prawda nie byłem w stanie odejść na 200 metrów. Nie byłem w stanie ze względu na to, że podwórko skończyło się szybciej. To byłem w stanie odejść na jakieś 60 metrów. Nawet sprawdzałem dzisiaj ekstra jeszcze w Google Maps i nie miałem najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o problem z transmisją. Pomimo, że na tych 60 metrach byłem nawet odwrócony tyłem do odbiornika, to też nie sprawiało to problemu z przesyłaniem sygnału. No mówię, jedyne co tam źle zrobiłem, to było to, że miałem źle ustawioną moc dźwięku, przez co po prostu ten dźwięk był klipowy, ale żeby wam udowodnić, jak to wygląda w momencie, gdy jest się po prostu daleko od odbiornika, to macie klip z wczoraj. I to już jest taka hardkorowa odległość, nie? No mimo wszystko uwalnia nam to możliwości nagrywania rzeczy, których normalnie byśmy może nie byli w stanie po prostu nagrać. Zmiana kadru i też zmiana mikrofonu ze względu na to, że o ile teraz słyszycie mnie jeszcze z nadajnika ECM-W2BT, o tyle teraz podpinam do niego mikrofon krawatowy, czyli ECM-LV1. Teraz już nie muszę tego trzymać, bo dźwięk tutaj nie jest nagrywany, mogę to traktować po prostu jako mikroport, a dźwięk jest zbierany na ten bardzo elegancki, mały mikrofonik, który mam zamocowany w tym miejscu, który nagrywa też dźwięk stereo, a więc jak będę mówił trochę bardziej z tej strony, to będziecie słyszeli mnie bardziej w jednym głośniku, jak będę nagrywał z drugiej strony, w sensie jak będę miał głowę z drugiej strony, to będziecie słyszeli mnie w drugim głośniku. Mały, elegancki, nagrywa stereo, możemy go też obracać w jedną, w drugą stronę, w sensie 360 stopni możemy go obracać na klipsie, który możemy też przypiąć w wygodny sposób. Wydaje mi się, że był on idealnie stworzony do tego, żeby był właśnie używany z nadajnikiem. Natomiast jeżeli ktoś chciałby go użyć po kablu ze smartfonem, który ma wejście na jacka, czy z laptopem, czy jakimś innym rejestratorem dźwięku typu dyktafon, to jak najbardziej może to zrobić, tym bardziej, że zasilanie jest bezpośrednio z urządzenia, do którego go podpinamy. Jeszcze jedna istotna rzecz, zanim przejdziemy do ostatniego mikrofonu, o której nie wiem, czy w którymś momencie filmu w ogóle wspomniałem, to jest to, że do dosłownie każdego z mikrofonów, który dzisiaj testuję, jest dołączony deadcat, frotka, która ma za zadanie niwelować szumy wiatru. Są w przeróżnych postaciach, natomiast do każdego jednego mikrofonu tego typu frotka jest i nie trzeba za nią dopłacać, co ostatnimi czasy nie jest w standardzie, także no, chciałem po prostu tylko to dorzucić i teraz już wracamy do słońca, które było wczoraj i do ostatniego mikrofonu. I najlepszy na koniec, a więc mikrofon o oznaczeniu ECM-M1, najświeższy z tych, które ja dostałem do testów, natomiast nie najświeższy, nie najnowszy z tych, które Sony ma bezpośrednio dostępne w swojej ofercie, ze względu na to, że w trakcie, gdy ja przygotowywałem materiał, wyszły jeszcze 3 nowe mikrofony, ale tu już więcej informacji na ich temat znajdziecie w, nie wiem, w innych filmach po prostu, czy na stronie Sony bezpośrednio. I jest to szczerze jeden z najciekawszych modeli, głównie ze względu na to, że jest dużo bardziej kompaktowy niż na przykład ECM-B1M. Pomimo, że ma tylko 4 kapsuły, tak samo jak B10, to ma aż 8 charakterystyk, w jakich możemy nagrywać dźwięk. Co jest no, niesamowite ze względu na to, że to jest tak, jakbyśmy mieli 8 mikrofonów w jednym. Jeżeli chodzi o opcje i suwaki, które mamy bezpośrednio na mikrofonie ECM-M1, to one są takie same jak przy B10 i B1M, natomiast przy opcji wybierania charakterystyki, z racji tego, że mamy ich aż 8, to nie mamy suwaka, tylko mamy pokrętło, które dodatkowo możemy jeszcze blokować w tym miejscu, które nas interesuje, co pomaga po prostu w tym, żeby nam się niechcący gdzieś nie przełączyło to na inną charakterystykę w momencie, gdy schowamy mikrofon na aparacie do plecaka. Żeby trochę przyspieszyć ze względu na to, że tych charakterystyk jest aż 8, to po prostu się przebiegnę, jak będę wam mówił, na której charakterystyce jesteśmy. Pierwsza jaka jest, to jest superkierunkowa, więc jak biegam dookoła, to z przodu powinniście mnie słyszeć, a to co było za, powinno być
zdecydowanie bardziej stłumione. Ustawienie numer 2 jest to charakterystyka kierunkowa, więc powinien być słyszany trochę bardziej po bokach, nie tylko jak jestem na wprost. Więc no, tu z lewej strony, tu z prawej strony powinniście mnie trochę lepiej słyszeć niż w poprzednim przypadku. Teraz mamy charakterystykę wielokierunkową, więc niezależnie od tego, czy będę za aparatem, tak w tym momencie, czy z boku, czy przed aparatem, to i tak będziecie mnie słyszeć. Tak samo jak ten samochód, który za chwilę będzie po lewej stronie. To jest charakterystyka superkierunkowa, ale nie z przodu, tylko z tyłu. I więc jak jestem za aparatem, to teraz dopiero powinniście mnie słyszeć. Teraz jest charakterystyka superkierunkowa, ale do przodu i do tyłu, więc no tutaj to mnie słyszycie. Mogłem posprzątać, zanim zacząłem ten kadr. Jak jestem z boku, to mnie pewnie nie słyszycie, ale jak będę z tyłu, to powinniście mnie słyszeć tak samo dobrze, jak byłem z przodu. Jak jestem teraz z boku, to powinniście mnie znowu mniej słyszeć i znowu jak jestem z przodu, to powinniśmy być na tej samej linii. To jest ciekawe ustawienie ze względu na to, że to jest charakterystyka superkierunkowa, ale na przód i tył stereo, a więc przód jest nagrywany na lewą stronę z tego co kojarzę, tu jest bok, więc nie wiem jak mnie to słyszycie i tu jestem z tyłu i powinniście mnie słyszeć z drugiego głośnika, a teraz znowu jestem z boku i wracam na miejsce i przejdziemy do kolejnej charakterystyki. Numer 7 na tej liście to jest stereo, a więc po prostu jak mówię do was na lewo, to wy słyszycie mnie w prawym głośniku, jak mówię do was z prawej strony, to wy powinniście mnie słyszeć w lewym głośniku. Jeszcze raz, jedna strona, druga strona i tak to brzmi w momencie, kiedy przejdę się dookoła z tyłu, z boku i wracając na miejsce, tak to brzmi stereo. Ostatnia z oferowanych charakterystyk tego mikrofonu to jest ultrakierunkowa, ze względu na to, że to jest bardzo wąski ten kąt, z którego dźwięk jest zbierany, bo dosłownie jak jestem troszeczkę z jednej strony czy z drugiej strony, to ten dźwięk już jest stłumiony w porównaniu do tego, jak jest na wprost, a tak to brzmi w momencie, kiedy ja przechodzę się dookoła mikrofonu, tak jestem z tyłu, z boku i wracam na prost. I tak jak wspominałem, jest to zdecydowanie bardziej zgrabny, mniejszy, lekki mikrofon niż pozostałe i pomimo mniejszej ilości kapsuł, mniej niż B1M, to mimo wszystko oferuje nam zdecydowanie większe możliwości, bo no, to jest dosłownie tak, jakbyśmy mieli 8 różnych mikrofonów w jednym. Oczywiście no, nikt nie kupowałby 8 mikrofonów, które mają charakterystyki dźwięku. Mimo wszystko zwiększa się wachlarz możliwości, w jaki sposób możemy korzystać z mikrofonu, mając właśnie tego typu opcje. To by było na tyle. Dziękuję Sony Polska za współpracę i możliwość przetestowania tych mikrofonów. Jeżeli wam, widzom się podobało, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. I trzymajcie się ciepło, niech moc będzie z wami i do zobaczenia następnym razem. Cześć!